Witajcie kochani Wachudra, jeden z ziomeczków w komentarzach napisał, że pochwaj się lepiej co to tam masz za, za przetwory, za takie bajery. To akurat wykorzystam do, od razu do tego, że zareklamuję troszeczkę kanał mojej małżonki. Kanał się nazywa Magdalena Pietraszek, który już jest parę lat. Był bardzo zaniedbany, ponieważ tam jest parę filmów i... I po prostu ona chce zabrać się, moja małżonka, z powrotem chce się zabrać za zakręcenie tego, tego kanału. Ale ja okropnie wyglądam. Oczy takie oprotegowane. Yy, chce się zabrać z powrotem yy, za prowadzenie tego kanału. Yy, kanał będzie dotyczył właśnie yy, przetworów różnego rodzaju. Yy, nie chodzi o przetwory typu kompot powiedzmy czy dżem być może też, ale chodzi o różne o generalne zdrowe odżywianie, czy na przykład jakieś tam powiedzmy nalewki Yy, czy jakieś inne preparaty typu yy, jakieś krople z czosnku yy, zdrowe dania z, zdrowe obiady, szybkie obiady yy, nie wiem, długie obiady <grym> załóżmy, na przykład takie przepisy yy, szybki obiad powiedzmy obiad tam w pół godziny załóżmy, prawda? bo to jest akurat rewelacyjna sprawa, bo chcielibyśmy tam yy, zwykle sami wiecie jak to jest robimy sobie, yy, przechodzimy sobie z roboty i, i wypadałoby tak, o filmy na kanał ponakręcać, poćwiczyć coś, a teraz, a co z obiadem kuźwa, co z obiadem? No dobra, tutaj żebym miał jakieś kotlety, to będzie trwało wieki, no nie? Niekoniecznie zdrowo Ale trwa Trwa trochę czasu, więc właśnie pomysł na kanał jest taki, żeby po prostu powrzucać y, różnego rodzaju przepisy y, na, na krótkie dania, na zdrowe dania, y, omawianie różnych ziół, różnych przypraw, różnych rzeczy y, takich zdrowotnych tak naprawdę. I myślę, że też y, często jest tak, że żremy co popadnie, załóżmy. Brzydko powiemy, że żremy co popadnie jak, jak dzikie węże, prawda? Ujemuję dzikie węże, a później się okazuje, że brzuchol, jak u mnie, kurde, widzicie? Widzicie, do czego się doprowadziłem? Jak wygląda mój brzuchol. Ale dobra, wracając teraz do tego, co Wachudra powiedział: co tam ja y, trzymam za bajery? Przełączę sobie kamerę. Pokażę mój sprzęt. <laughs> uwielbiam, uwielbiam te sprzęty, po prostu to uwielbiam. Ale dobra, my wracamy tutaj do tego. To, co tutaj ona zrobiła, to są różnego rodzaju nalewki. Przede wszystkim nie chodzi oczywiście o jakieś nalewki w stylu pijaństwa, tylko nalewki zdrowotne, na przykład z dzikiej róży, zalana dzikie, dzika róża alkoholem, tutaj róża, na przykład płatki z róży, tutaj mamy głóg. Głóg, jedno. To jest odmiana tego głogu. Tutaj na przykład mam czarnuszka, 69%, 69 alkoholu. To na przykład zrobiła proszę ja was kochani, mięte. Y, tutaj kurkuma. Tam jeszcze ma jakieś y, borówka, imbir. Y, tutaj w ogóle starniny. Tutaj znowu zmięty. Bo wiecie, chodzi o to, że y, sama ta idea też z tego kanału. Ten, y, sama, sama też idea tego naszego. O, zrobię tak. Y, sama idea tego kanału też polega na tym, że, y, że będzie. Będzie pokazywała, jak robić takie różne rzeczy, które po prostu mają pomagać, yy, zwiększyć odporność. Yy, no niekoniecznie nie chodzi o to, żeby się upić, ale też po prostu będzie, yy, będzie rozkręcała taką, yy, takie swoje po prostu swoją działkę, że tak powiem, z różnego rodzaju yy, przetworami, obiadami, yy, siadaniami, różne cuda będą, więc obserwujcie, byłoby zarobiście, a to i to, co ona właśnie porobiła, to są różne rodzaje. Tych właśnie nalewek, bo na przykład z czarnuszki bardzo dobrze podnosi odporność i na przykład jest lepsza niż powiedzmy olej z czarnuszki. Bo wytłaczanie oleju to jest jeden sposób na pozyskiwanie właściwości z danego produktu, prawda? Olej do sałatek, do różnych rzeczy, ale na przykład robienie nalewki, nalewki, czy ekstraktu, to jest tam jest bardzo silnie stężony, wtedy te składniki są silnie stężone składniki z tych, z tych produktów. Czy na przykład dzika róża, wiadomo, dużo witaminy C. Y, róża płatki, też witamina C. Ja się tak akurat na ten znowu strasznie nie znam, ale dużo ma różnych właściwości. gug to jest coś takiego, jeżeli nie mamy witaminy C, to wtedy gług y, y, używamy. Ja na przykład y, do tej pory nie widziałem w ogóle, że, że gług można było by używać, w ogóle nawet nie wiedziałam co to jest gug co za pieron. Y, ale na przykład z kurkumy. O, tu jest kurkuma z Imbiru. Po prostu naprawdę zarąbiste rzeczy. Przysięgam wam, że tam będą świetnie, świetne rzeczy będzie, będzie pokazywała, będzie robiła. I oczywiście dla wszystkich, nie chodzi o to tylko dla wariatów, którzy lubią zajmować się dietami różnego rodzaju czy coś tam. Po prostu dla każdego z nas. Chociażby na przykład załóżmy danie poprawiające, zwiększające możliwości mózgu na zasadzie, to, co mówiłem kiedyś o orzeczkach, prawda? Orzechy sprawiają, że mózg lepiej pracuje. To na przykład jakieś danie, potrawa, czy na przykład szejki, które mają za zadanie zwiększyć. Yy, wydajność mózgu, na orzeźwić, prawda? Sprawić, yy, że mamy energię do, do. Bo często też jest tak, że na przykład na gitarce. O, kurzu, o, nie chce mi się nie. A tutaj mamy takie też dania, które o kawę. Dobra, a ile tej kawy można pić? A są takie, yy, są takie yy, yy, potrawy, produkty yy, naturalne, prawda? Czy owoce, orzechy, które po prostu po, powodują, że organizm się pobudza, że mózg lepiej pracuje, sprawniej działa. To jest bardzo istotne. Więc wyczekujcie serdecznie. Poza tym w, w kanałach, które polecam, jak sobie widzicie na stronę główną YouTube'a na moim kanale, to tam jest wideo, playlisty społeczne, coś tam, coś tam i mamy też polecane kanały. I tam właśnie Magdalena Pietraszek to jest jeden z tych kanałów i jak najbardziej serdecznie zachęcam, żebyście sobie kliknęli i polajkowali. Dobra, to na tyle, bo to jest tylko Część oczywiście takich rzeczy, a jeżeli byście chciał wiedzieć, co to jeszcze tutaj mam, no to jest do basu na przykład. Tutaj sama moja basia jest ten, tutaj są jakieś sprzęty moje, prawda? Tu jest znowu moja gitara, no i, i po prostu to jest też troszeczkę takie przechowalnia tutaj różnych rzeczy, jak zresztą widać, straszny syf. Dobra, dzięki za uwagę, do zobaczenia. Papatki.